Czu-czu Charles jest już ostatecznie z nami i to całkiem dobrze, ponieważ to bardzo oryginalny horror w porównaniu do kilku innych, a jednocześnie jest mega dziwny, no bo spójrzcie tylko na to. Mamy tutaj do czynienia z praktycznie bezludną wyspą, po której panoszy się pająko pociąg, który terroryzuje jej ostatnich mieszkańców. Do tego mamy tajemniczy w cudzysłowie kult tego pociągu, a dodatkowo jego pokręconego przywódcę, który jednak skrywa pewien sekret związany z wyspą i nie przyjechał tutaj bez powodu. Tak więc jak widzicie, mamy tutaj całkiem ciekawy temat, więc w dzisiejszym filmie postaram się wyjaśnić fabułę Czu-czu Charles. Także cześć wszystkim, jestem Ondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostawcie koniecznie suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadajcie do mojego Instagrama i TikToka, linki będzie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami rozwiązanie przynajmniej znacznej większości sekretów tajemniczej wyspy, czyli krócej mówiąc wyjaśnienie fabuły Czu-czu Charles. Zatem wszystko zaczyna się, kiedy nasz główny bohater otrzymuje telefon od niejakiego Eugene'a, który jest przełożonym w firmie Charles Mining Company. Na wyspie zwanej Arenarum, whatever. W ramach ciekawostki, nazwa wyspy w języku łacińskim oznacza pajęczynę. W każdym razie z rozmowy dowiadujemy się, że nasz główny bohater prowadzi muzeum. Jaki ma to związek z Czu-czu Charlesem? Otóż okazuje się, że na wyspie jest coś dużego, co po schwytaniu bardzo ładnie wyglądałoby w naszym muzeum. Chwilę później bohater spotyka się z Eugene'em i chwilę rozmawiają na łódce w trakcie drogi na wyspę. Eugene wyjaśnia, że owym tajemniczym czymś jest tak naprawdę Charles. Chyba nigdy nie nauczę się tego dobrze wymawiać. Kim jest Charles? W połowie jest to pociąg, a w połowie gigantyczny pająk. Czego chcesz więcej? Czego nie rozumiecie? A co więcej, na wyspie jest uwięzionych kilka ludzi, w tym m.in. syn Eugene'a. Tak więc bohaterowie docierają na wyspę, gdzie to górnicy kopią własne groby. A Eugene instruuje bohatera, że jakiś czas temu bestia zabiła tutaj jednego z maszynistów, więc ten powinien odnaleźć jego lokomotywę. I tak jest to, co absolutnie najbardziej mnie boli w tej grze. Czemu postaci nie ruszają ustami? To po prostu źle wygląda i strasznie mnie to kuje w oczy, no kur... W końcu po krótkiej drodze, urozmaiconej przez kilka turbulencji, bohaterom udaje się odnaleźć ciuchcię i wyjechać nią. Sama ciuchcia jest żółta i posiada jeden karabin maszynowy i wy już bardzo dobrze wiecie, do czego będzie on wykorzystywany. Chwilę później oboje wyjeżdżają ciuchcią ze stodoły i zostają zaatakowani przez nikogo innego jak ciuch-ciuch Charlesa. Oczywiście ziomek, którym gramy, z miejsca zaczyna do niego strzelać, a Eugene gdzieś tam sobie stoi z boku, jest mega podjarany całą sytuacją i tak chyba wszyscy domyślamy się, co za chwilę się z nim stanie. Eugene wypada z ciuchci i zostaje wstrzamany przez Charlesa. Po chwili Charles nagle ucieka. Chwilę później ziomek, którym gramy, ma możliwość odbycia ostatniej rozmowy z Eugene'em. Ten mówi, że myślał, że będzie mógł dalej walczyć jak za starych dobrych dni. Nakazuje również Charlesowi, by znalazł jajka i jego syna. I tutaj zaczyna się właściwa część fabuły, która póki co będzie się skupiać głównie na rozmowach z różnymi NPC-ami i wykonywaniem rzeczy dla owych NPC-ów. I tak, questy dla nich są raz lepsze, a raz gorsze i mają dość dziwne podłoże fabularne. Tak jest, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek narzekał na jakiekolwiek questy poboczne w innych grach, to tutaj jest jeszcze ciekawiej, bo babce skończyły się ogórki, musisz poszukać jej nowych. Jezu. W każdym razie, niezależnie od tego, jak dziwne by te questy nie były, są dosyć pomocne, bowiem każdy z NPC-ów da nam trochę skrapsów i tak dalej, dzięki którym będziemy mogli ulepszać naszą ciuchcię, co oczywiście bardzo, bardzo będzie nam potrzebne. Wkrótce później w rozmowie z jeszcze innym NPC-tem, dobra, okej, trochę szacunku. Wkrótce później, kiedy nasz bohater nawiązuje rozmowę z Helen, dowiaduje się o jeszcze jednym wielkim zagrożeniu na wyspie, czyli o niejakim Warrenie Charlesie III, który poumieszczał uzbrojonych strażników wokół wyspy, by ci chronili owych jaj. A co do owych strażników, w rzeczywistości jest to kult koszmarnego pająko-pociągu, bowiem są to uzbrojone ziomki w maskach Czu-czu Charlesa. Tak jest, jest to trochę dziwne, ale czy nie zastanawiało was czasem, skąd właściwie wziął się Czu-czu Charles? I właściwie skąd w ogóle mogłaby się wziąć aż tak absurdalna postać?
Cóż, gra kilkukrotnie podsuwa nam co niektóre poszlaki względem tego, czym właściwie on jest i skąd się wziął. Na pewnej kartce, którą możemy znaleźć w pewnym sejfie, który musimy odblokować, widzimy, że tak naprawdę istoty pokroju Charlesa istniały na tych ziemiach już od wielu, wielu lat, nawet w sumie bardzo wielu, patrząc na to, że sceneria ta wygląda dość prehistorycznie. Ponadto, jeżeli przyjrzycie się temu obrazkowi trochę głębiej, zdacie sobie sprawę, że tutejszy gigantyczny pająk tak naprawdę nie ma nic wspólnego z pociągiem, więc co jeżeli? Czuczu Charles powstał w taki sposób, że na początku był jednym z tych strasznych pająków, ale połączył się z tym pociągiem i tak powstał ten jeden straszny organizm. A skąd sam pająk mógł się wziąć? Cóż, podejrzewam, że mógł on się wykluć z jajka, ale co do tego, wrócimy do tego trochę później. Ale tak jest, z tego samego jajka, o którym wcześniej wspomniał Eugene, które musimy tutaj pozbierać. Tak więc teraz rozpoczyna się główne zadanie naszego bohatera. Zbieranie kolejnych jaj. Tak więc na przestrzeni kolejnych etapów gry bohater będzie znów uciekał przed Charlesem, zdziebko z nim walczył, ulepszał swoją ciuchcię, walczył z kultystami, a także zbierał owe jaja, a także dowie się co nieco na temat Warrena. Otóż sam Warren nie jest zbyt ciekawą postacią, no bądźmy szczerzy. Ale skoro już takowy osobnik pojawił się w tej grze, to raczej wypada trochę sobie na jego temat powiedzieć. Znaczy się, jest bogaty i w sumie tyle. Ma złoty garnitur ze złota. I ma dużo money. Tak naprawdę przyjechał na wyspę, aby rozkręcić swój kolejny biznes związany z kopaniem, kopalniami i tak dalej. Na tym się bardzo wzbogacił. Jednak jak miałby tutaj rozkręcić swój biznes? Otóż przyjechał tutaj w poszukiwaniu złota, tylko że jest pewien problem. Tak naprawdę nigdy nie było wiadome, aby wyspa ta była jakkolwiek bogata w złoto. Do tego wątku wrócimy trochę później. Póki co to w sumie wszystko w jego temacie, ale on jeszcze później wróci, no bo coś tam jeszcze musi w tej fabule zrobić, co nie? W każdym razie, z mojego punktu widzenia, ten cały jego kult i ogólnie prezencja tych ziomków z kultu i tak dalej, to jest o niebo ciekawsza sprawa niż sam Warren, który jest niby ich przedstawicielem. W każdym razie ziomek dalej eksploruje wyspę, aż w końcu natrafia na niejaką Saszę, która daje mu pewnego taska. A mianowicie ma wybrać się do pewnego lasu, gdzie ma odnaleźć 8 kartek, na których narysowany jest wizerunek Chuchu Charlesa. I tak jest, to już może wam co nieco mówić. Nie będzie to wcale aż tak proste zadanie, bowiem za każdym razem, kiedy bohater zbierze kolejną kartkę, na miejscu pojawiać się będzie coraz więcej złych duchów, które będą go gonić. I tak jest, ten etap gry to jest jedno wielkie nawiązanie, albo po prostu Slender The Eight Pages, od początku do końca. Tak szczerze, to za bardzo się takowego etapu po tej grze nie spodziewałem, ale jako taki easter egg follow-up do pewnej fajnej gierki sprzed 10 lat, to jest to całkiem miłe. Co więcej, jest tutaj nawet trochę lore w tym zadaniu, ponieważ jak dowiadujemy się z pewnej notatki, duchy, które spotykamy w tym miejscu, są w rzeczywistości duchami członków zaginionej załogi z wyspy. Wszyscy prawdopodobnie zostali zabici przez Charlesa, a teraz ich dusze chodzą sobie po tym miejscu. Kiedy ewentualny duch złapie cię, kiedy będzie zbliżał się do ciebie coraz bliżej, słyszeć będziesz coraz to głośniejsze, przeraźliwe krzyki ludzi. I tak jest, chodzi tutaj dokładnie o ową zaginioną załogę. Kiedy duch w cudzysłowie złapie cię, tak naprawdę wypcha cię gdzieś bardzo daleko. Tak naprawdę jego intencją nie jest krzywdzenie cię, a jedynie odsunięcie gdzieś dalej. A propos innych postaci, które spotkamy na swojej drodze, jest tutaj m.in. Helen, która trochę rozwija temat Charlesa i jaj. Otóż okazuje się, że po każdej potyczce z Charlesem, ten w chwili ucieczki wybiega na swoistą pustynię, gdzie to zbiera swoje siły ponownie, jakby regeneruje się. A same jaja są z nim w jakiś sposób powiązane. Otóż na wyspie w rzeczywistości są 3 jaja i wszystkie są pochowane w pewnych świątyniach, które są pilnie strzeżone przez, no wiadomo. Po zebraniu wszystkich jaj będziemy musieli umieścić je w swoistej świątyni, skąd wyjdzie sygnał, który zwabi tutaj Charlesa i wyśle go na walkę aż do jego śmierci. To właśnie wtedy będziemy musieli go zabić. No co może pójść nie tak? A wracając jeszcze do tematu jaj, a także do Warrena. Z kilku notatek dowiadujemy się, czego tak naprawdę Warren szukał na wyspie i nie było to złoto. Otóż cwany Warren zasłyszał gdzieś tam, że na wyspie dzieją się jakieś dziwne rzeczy związane z pająkiem i jego jajami. Wobec tego przyjechał na wyspę w celu wykopania kolejnych jaj.
Jednakże, o dziwo, postanowił, że pozostawi na wyspie 3 jaja. Całą resztę miał w rzeczywistości zabrać ze sobą, aby wyhodować sobie wielką armię potworów, która miałaby przejąć cały świat. Tak. Bardziej sztampowo się nie dało, co? Właśnie z powodu jego wątpliwych moralnie eksperymentów powstał Charles i w rzeczywistości jest to hybryda między potworem z jajka, a pociągiem od Warrena Charlesa. Sam Warren na wyspie pozostawił tylko 3 jajka, na których później eksperymentował w celu uzyskania jeszcze większych, jeszcze bardziej niebezpiecznych stworzeń. Co więcej, gdyby tego było mało, Warren zadbał o to, aby nikt przenigdy już nie opuścił wyspy. Otóż powyłączał z działania wszelkie latarnie, porty i tak dalej. Co więcej, na wyspę sprowadził rodziny osób, które tutaj już mieszkały, aby te nie miały w ogóle po co wyjeżdżać. A to wszystko w tylko jednym celu. Aby wyhodowane przez niego potwory miały pożywienie. A tak swoją drogą, wiecie, że na wyspie znajduje się jeszcze jeden potwór? Mianowicie w jeziorze znajduje się taki wielki bydlak, który może was zjeść, ale to zostawmy sobie na inny odcinek. W każdym razie zbliżając się już pomalutku do końca. Bohaterowi udaje się odnaleźć wszystkie 3 jajca, co nie jest zbyt trudnym zadaniem, ale nie ma tutaj za bardzo, że go opisywać. Ziomek wbija do kolejnych świątyni, zdobywa jajca i wychodzi. W międzyczasie udaje mu się odnaleźć nikogo innego jak syna Eugene'a, Paula, który postanawia, że nie opuści wyspy, tylko zostanie, aby walczyć z Charlesem, a co więcej chwilę później uznaje swojego ojca za bohatera. Teraz to on daje kolejnego taska bohaterowi, mianowicie ma podłożyć ładunki wybuchowe na moście, gdzie później zabiją Charlesa i go wysadzą w powietrze. Bohater tak też robi, a następnie wybiera się do pobliskiej świątyni, gdzie to w miejsca specjalnie do tego przeznaczone wkłada kolejne jajka. Jednakże chwilę później na miejscu pojawi się nikt inny jak Warren Charles III, który wraz ze swoim Gucci gangiem, którzy ostrzegają go, aby pod żadnym pozorem nie wkładał tam trzeciego jajka. Bohater jednak zupełnie nic sobie z tego nie robi i wkłada jajko na miejsce. Wówczas Warren nazywa go głupcem i mówi, że sprowadził zagładę na nich wszystkich. I trudno się w sumie temu dziwić. Z owych jaj ku niebu wzbija się gigantyczny promień, a niebo zamienia się w czerwone. Wówczas na miejscu pojawia się Charles, który absorbuje energię jaj do swojego ciała, dzięki czemu wbija zupełnie nowy poziom, setny poziom i otrzymuje nowego, złotego skina, czyli najprościej mówiąc staje się najmocniejszą wersją samego siebie i rusza, by zabijać. I między innymi zjada Warrena. No a my mamy boss fighta chwilę później. Tak więc przed wami ostateczny fight z Chuchu Charlesem w Chuchu Charles. Spokojnie, kiedyś nauczę się to wymawiać. Tak więc w trakcie boss fightu, no cóż, to po prostu kolejna walka z Charlesem i wygląda zupełnie tak samo jak wszystkie inne. W każdym razie Charlesa udaje się zwabić na most, a następnie go wysadzić, więc Charles ginie. O, powiedziałem to dobrze. A mieszkańcy wyspy wreszcie mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ Charles został pokonany, a drugiego Charlesa także tutaj nie ma. Ale hej, szybko pojawia się tutaj także scena po napisach, która wskazuje na to, że tak naprawdę gdzieś tam pod ziemią znajduje się znacznie więcej jaj. A nie, tutaj są setki, tysiące jaj, z których coś zaczyna się wykluwać i z całą pewnością są to kolejne przerażające bestie, na których pojawienie się musi poczekać do ewentualnej części drugiej, albo do DLC, albo do kolejnych aktualizacji, które mają się pojawić w tej grze na przestrzeni kolejnych miesięcy, ale do końca nie wiem kiedy. Także ten, póki co to cała fabuła Chuchu Charlesa, aczkolwiek jeszcze kilka jej kwestii pozostawiłem sobie na oddzielny odcinek, który być może pojawi się jeszcze na kanale, jeżeli ten przypadnie wam do gustu i się wam spodoba. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów Chuchu Charlesa, no to napiszcie mi o tym w komentarzach na dole. Zostawiajcie kciuki w górę pod tym filmem, a także subę na kanale, jak jesteście tutaj nowi, ponieważ dobijemy 250 tysięcy widzów. Tymczasem w tym odcinku to byłoby już na tyle. Wpadnij koniecznie do mojego Instagrama, a także TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem, cóż, słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko do kolejnych odcinków. Miłego dnia wam wszystkim, cześć!